Witajcie pięknie. Jacek Pożycki, Małgorzata Sztyler, Furmaniuk. Dzień dobry. Gosia podarowała mi czerwoną. Taką pożyczyła podkładkę. Ci, pożyczyła, a nie podarowała. Bo ja nie wziąłem swojej, zapomniałem z domu. Ale za to Gosia ma książkę. Ja mam książkę i muszę ci przeczytać tak kawałek tekstu. Iwon, drodzy słuchacze i widzowie. I to jest tylko fragment, ale myślę, że... A tytuł jest jakiś tego? Poczekaj, zaraz się... Feluś, pójdź tu, siedni se na chwilę kole mnie. Jo, je tako rada, żeś się zmienił. Wiesz, co jest dobre, co jest złe. Ale rzeknij mi, czemuś mi zacząć rządzić przez ty? Feluś nie musiał długo rozmyślać. Bo jo cię mam rod. Jo cię od dawna miał rod i cię też kocham. Jeny mnie było gańba ci to rzec. Zofii się zrobiło ciepło kole serca. Była starą frelą i nigdy żaden chłopi tego nie prawił. Przycisła się ku nimu, pościskała go, łobłapiła kole karku i dała mu długi pusy. Jest to fragment z opowiadania Pyrtniony Feluś z tomiku pani Krystyny Kurzycy Oblicze rozmaitości. A czy ty uważasz, że jestem pyrtniony? Kapkę, że się pyrtniony. Cokolwiek to znaczy. Ale wiesz w kontekście czego, że kto czytała? Łobłapianio, całowanio. Aha, walentynki. Ty wiesz? Nie, walentynki już były. Dzień kobiet? Dalej. No właśnie, Dzień Kobiet. Także mamy życzenia jeszcze nie na Dzień Kobiet, ale póki co w przyszłym tygodniu, także panowie, jakbyście chcieli, to my poczytamy. To możecie być pyrtnieni. Pyrtnieni też, ale tylko kapkę. Tylko kapkę. Przechodzimy do życzeń. Mamy kapkę życzeń, to coś musimy powiedzieć, poskładać. To zaczynamy. Zaczynamy. To kto pierwszy? Ja myślę, że ja. Dobrze. 16 stycznia urodziny obchodziła Bogusia Mach z Cieszyna. Z tej okazji życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń oraz doczekania emerytury. Tego ci życzy Halina z babcią. 19 lutego 7 urodziny obchodził Alanek Borkowski, na stałe mieszkający w Szwecji. Z tej okazji moc najserdeczniejszych życzeń, spełnienia marzeń i wspaniałych wyników w nauce życzą babcia Halina, dziadek Franek, wujek Marcin oraz prababcia Wanda z Cieszyna. 19 lutego urodziny obchodził Kazimierz Hernik ze Skoczowa. Z tej okazji składamy serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. Tego życzą siostra Wanda z Cieszyna i Halina z rodziny. A teraz o uwagę poprosimy pana Mariusza Kożdonia, który obchodził urodziny. Żyj tak, aby każdy dzień był wyjątkowy i satysfakcjonujący. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby móc wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, wiatru oraz uśmiechu bliskich. Znajduj szczęście w codzienności. Gromkie 100 lat życzą członkowie Towarzystwa Ślimoki z Goleszowa. A teraz o uwagę poprosimy panią Marię Banot. Życzenia z okazji urodzin. W dniu urodzin życzę ci subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy. Wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla ciebie niezapomnianą przygodą i powodem do zadowolenia. Chciałabym, aby nigdy nie zabrakło ci miłości najważniejszych osób w twoim życiu. Bądź zawsze szczęśliwa i wyrozumiała i oby nigdy nie opuszczał cię dobry nastrój. Tego życzę Izabela. 29 lutego swoje 17 urodziny obchodzi Edward z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego, spokoju, odpoczynku i wiele radości. Życzy cała rodzina. To były ostatnie życzenia na dzisiaj. I Gosia będzie świętowała pewnie też w zakładzie pracy Dzień Kobiet, tak mi się wydaje. Ja, wiesz co, nie wiem, to nie ma taki pewny. Wiesz co mi powiedział mój dyrektor? Paweł, dyrektor, powiedział mi, że to jest perelowskie święto. I już nie, że tam liczy na jakiegoś złamanego tulipana, nie? Ale normalnie mógłby mi powiedzieć, Małgorzato, ty się po prostu wyśpi do 9:00. Możesz przyjść później. Fajny pomysł? Bardzo fajny pomysł. I tak? Bardzo dobrze, bo koncert Stella jest o 12:00, to się możesz wyspać. Ja, a szczególnie w niedzielę. Tak. Panowie dyrektorzy i inni szefowie, zbliża się Dzień Kobiet. Miejcie to na uwadze. Tak, że Gosia nie oczekuje goździków ani pończoch, tylko odrobiny snu. Jak niedźwiedź na zimę. Miejcie się dobrze. Niedźwiedzie już budzą. Przysyłajcie życzenia i pozdrowienia
koncert@ox.pl. Tak, mamy świetną piosenkę Szymona Kucharczyka, nagraną trochę w górach i trochę taką o miłości też. No co, proszę Państwa, dobrego tygodnia. Zostawiamy Was z tą piosenką. Zatrzymajmy się też przez chwilę, żeby tak trochę się wyspać może. O, dużo dobrego, dobrego tygodnia, super niedzieli. Pa, pa! To 70 zł. Hahaha.
kąpiel.